przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i będą to zamienniki drogich, topowych teraz, może powiedzieć, trendów. Ale wydaje mi się, że fajnie jest nagrać taki film, dlatego że można się zainspirować. No i właśnie, czy to jest podróbka, czy inspiracja? No to już zostawiam Was z tym, ale stwierdziłam, że muszę nagrać taki film. Inspiracją do tego było takie porównanie na Instagramie przez Very Cranberry. Jeżeli nie znacie Instagrama, to koniecznie do Agatki Was odsyłam i stwierdziłam, że muszę pokazać Wam kilka fajnych, bardzo podobnych rzeczy. No i zacznijmy od tego, co teraz króluje naprawdę mega, 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 Bottega Veneta. Czyli po prostu świat zwariował na punkcie jej pikowania. Powiem Wam, że na początku mi się to nie podobało, teraz coraz bardziej mi się podoba i sama mam zamiennik butów tych takich kultowych traperów, ciężkich. Jak pierwszy raz zobaczyłam te buty, mówię, Boże, takie ciężkie wojskowe buciory, nope. No i minęło kilka miesięcy i sama właśnie w takich chodzę, a stwierdzam, że w ogóle bardzo ładnie wydłużają nogi, ładnie wyglądają do rajstop i w ogóle są fajne. Nie wiem, czy jesteście gotowe jeszcze na takie buty, czy nie. No i takie same, jak właśnie wypuściła Bottega, są w Zarze. A jak żeby inaczej? Zara bardzo szybko inspiruje się projektantami, więc wypuściła od razu takie buty. Jeżeli chodzi o różnicę w cenie, to jest znaczna. Zaraz Wam dokładnie powiem, ile kosztują trapery Bottega. Ale myślę, że spokojnie ponad 3000. Dokładnie, Botki Bottega Veneta 300. W Zarze mamy za około 400 do 500 zł. Mamy też zamienniki nieskórzane za 200 parę złotych. Zostawiam Wam te dwie info, ale no, musiał się to znaleźć w tym filmie, ponieważ jest to taki zamiennik top of the top, który króluje ogólnie teraz wszędzie na Instagramie. Nie wiem, czy widziałyście te buty, jeżeli nie widziałyście, no to proszę. Kolejną rzeczą, na którą mój mózg jeszcze nie jest gotowy, naprawdę nie wiem, może to się zmieni w wakacje, ja sobie też daję czas, są sandały Chanel, które Chanel pokazała już na poprzednim Fashion Weeku. I wiecie co, ja chciałam znaleźć jakiś zamiennik tych sandałów i zastanawiałam się, jak mam to wpisać i wpisałam sobie po prostu, z czym mi się te sandały kojarzą i wpisałam sandały w góry. No i wiecie co, wskoczyło mi tyle takich paskudnych sandałów, więc Chanel wypuściła swoje ponoć przepiękne, brzydkie buty, ale no wiecie, jak to jest z tymi brzydkimi butami, jak one wychodzą, to każdy mówi "Uii!", a później wiele z nas takie buty posiada, nawet jakieś tam tańsze jeszcze zamienniki, więc no właśnie, Chanel, zobaczmy, ile sandały Chanel kosztują, strach się bać tutaj, powiem Wam. Strach się bać i w ogóle strach nawet je zamawiać, bo pewnie są niedostępne i tylko na zamówienie, i tylko przez, jak oni się nazywają, ci, co prowadzą takie działalności, które zapisują się na listy, nie pamiętam. Chanel sandały, zabrakło mi po prostu tego w głowie. Hutu kutu, wiosna, lato 2020, wejdźmy w to, ale tu nie będzie cen. No, tu nie będzie cen, bo tutaj będą pokazy, tutaj będą zdjęcia, no, zdjęcia z kolekcji. No, możemy zobaczyć zdjęcia z kolekcji, natomiast ciężko mi jest powiedzieć, ile te sandały kosztują, ale wejdę sobie na stronę takiej zaufanej dziewczyny, która właśnie, już Wam mówię, zakupy, to będzie zakupy, okej. I zaraz Wam powiem, po ile te sandały są u niej, więc tutaj trzeba, Jezus, Boże, jakie brzydkie, nie ma ceny. No dobra, znajdę tą cenę dla Was na pewno i obiecuję, że tutaj się gdzieś pojawi. Miliony monet, to możemy być pewne. Natomiast słuchajcie, takich sandałów jest mnóstwo. Na Eobuwie mi wyskoczyło, w Decathlonie. Nie mają tylko tego znaczka, ale po prostu moja głowa nie jest w tej chwili na nie gotowa. Chanel, Decathlon albo Eobuwie. Dajcie mi znać, jak w ogóle zaopatrujecie się na ten fantastyczny trend. Na pewno stopa się nie spoci, to Wam gwarantuję. Oczywiście mule, znowu Bottega Veneta i to jest coś pięknego. Powiem Wam, że sama zastanawiam się, czy to już jest za bardzo inspirowane tym domem mody, ale i tą marką. Ale czekam na te mule w Zarze, one jeszcze nie weszły, natomiast pokażę Wam, o jakie buty mi chodzi i wiem, że do Zary wejdą. I to są te standardowe, pikowane, wielkie klapki na obcasie, cudowne, serio na nie czekam. Mam nadzieję, że będą w różnej wersji kolorystycznej, jeżeli będą granatowe i zielone, takie pistacjowe, to wchodzę w to. No i oczywiście różnica cenowa,
Bing! Taka. Mam nadzieję, że jak najszybciej wejdą i chciałabym je zmierzyć. Też liczę na to, że będą wygodne. Natomiast Bottega wydała różne mule, nie tylko pikowane. I te niepikowane już są w zarze i powiem Wam, że nie mogę przeżyć tego. Nie mogę tego przeżyć, że w tych niepikowanych całkowicie stopa z tego buta wychodzi tym modelkom. Od razu mi się przypomniały klapki Kubota, dlatego że w Bottedze normalnie to nie występuje, a w tych klapkach mięciutkich, skórzanych niby z Zary, ta cała stopa przelatuje przez tego klapka i te palce są na ziemi. Wiecie, o co mi chodzi? Muszę znaleźć to zdjęcie gdzieś. Jeszcze też nie jestem na to gotowa, ale kto wie, może ktoś lubi chodzić stopami, palcami po ziemi. Od razu mi się przypomniało też moje liceum. W moim liceum wszyscy chodzili w klapkach Kuboty i te palce były na zewnątrz, więc tak, tak. To mule to jest to, ale ja naprawdę serio czekam na te w Zarze i bardzo mi się w ogóle te buty podobały już jak widziałam Bottega, ale mówię, no nie, trochę za dużo za klapki, więc no, czekam na Zarę. No i tutaj zostawiam Was z wielkim pytaniem, czy dla Was nie jest to za dużo? Czy ta inspiracja już nie poszła o krok za daleko? To jest Mango versus Dior. No i Dior wydał swoją przepiękną torebkę. No przepiękną torebkę, nie drogą. I teraz taka sama pojawiła się w Mango. Może to być torba plażowa, może to być torba miejska. Czy ona do końca będzie wygodna? Nie wiem. Na pewno to jest coś dla kolekcjonerów, dla takich, którzy lubią jednak tą modę, bo faktem to torba robi wrażenie i jest piękna, ale na pewno nie jest warta tyle, ile normalnie pierwotnie kosztuje w Diorze, natomiast Dior to Dior, więc ona tam tyle będzie kosztowała i akurat z tym kompletnie nie dyskutuję, no bo to jest torebka, czyli coś, za co ja na przykład jestem w stanie dużo zapłacić. Nie za dużo, ale jestem i taka sama została wyprodukowana właśnie dla sieciówki Mango, tylko bez logo Dior. Więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie, czy to jest fajne, czy nie. Ja na przykład, jeżeli widzę takie porównanie i takie zestawienie, jestem w stanie jeszcze to przeżyć, dlatego że bardziej nie jestem w stanie przeżyć tego, że ktoś zamawia jeden do jednego z AliExpress Christian Dior, bo to już nie jest fajne i podrób nie lubię, ale jeżeli to jest taka mocna inspiracja, jestem w stanie to zaakceptować, no ale podróby to nie jestem w stanie zaakceptować. Dajcie mi znać, jak jest u Was i przechodzę już do ostatniego punktu. No i ostatnim punktem jest torebka Chanel, taka przepiękna, naprawdę przepiękna torebka, pikowana, ona jest takiego powiem jeansu, ale no to jest taki denim, tak się mówi potocznie, natomiast zaraz tutaj jakieś głosy spłyną, że po polsku. No to po polsku oczywiście jest to jeansowa, szaro-czarna torebka, również pikowana, piękna. Ona wygląda trochę niechlujnie, ona wygląda trochę jakby już była używana, natomiast powiem Wam, że korci mnie i ja nie kupuję torebek w sieciówkach, w ogóle nie mam praktycznie żadnej z sieciówki, torebki nie mam. Nie mam żadnej torebki z sieciówki, ale tam nie korci, bo na Chanel nie jestem w stanie tyle wydać pieniędzy, ale to jest fajna inspiracja i to jest fajny zamiennik, więc jeżeli macie ochotę na torebkę Chanel z najnowszej kolekcji, no to oczywiście Zara przychodzi z pomocą jak zawsze, no i kupicie ją za, ja już nawet nie mogę powiedzieć za dużo mniejsze pieniądze, za takie mniejsze pieniądze, porównując do tego, ile kosztuje Chanel. Więc to były moje zamienniki, dajcie mi znać, co sądzicie. Starałam się znaleźć to, co jest naprawdę takie top teraz w tej chwili w naszych trendach, to, co będziemy nosić, co będziemy widziały na ulicach. Mam nadzieję, że moje propozycje Wam się spodobały. Dajcie mi znać, jakie filmy kolejnym razem chcecie widzieć na moim kanale i co ewentualnie kupiłybyście z tego filmu. A może nic? Dajcie znać. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia. Buziaki, pa!